Sejm Litwy przyjął ustawę o pisowni nielitewskich nazwisk w litewskich dokumentach tożsamości. W praktyce wprowadza ona tylko jedną literę, przez co nadal większość nazwisk Polaków mieszkających na Litwie nie będzie zapisana oryginalnie. Mówił na antenie Radia Maryja europoseł Waldemar Tomaszewski. Polacy stanowią na Litwie największą mniejszość narodową. Od kilkudziesięciu lat domagali się możliwości zapisywania nazwiska w formie oryginalnej. Chciały tego także obywatelki Litwy, które wychodzą za mąż za obcokrajowców. Kwestia ta omawiana była w litewskim parlamencie prawie 30 lat. Nie chcemy niczego nadzwyczajnego, żeby po prostu, jako jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w Europie, żeby te standardy obowiązywałyby dla mniejszości narodowych. We wtorek Sejm Litwy przyjął projekt ustawy określający zapis nielitewskich nazwisk w litewskich dokumentach tożsamości. Nie rozwiązuje to jednak problemu, wskazał w audycji Aktualności Dnia przewodniczący akcji wyborczej Polaków na Litwie Związek Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski. Generalnie zostały wprowadzone trzy nowe litery używania w zapisywaniu nazwisk oryginalnych, czyli W, X i Q. No wiadomo, Polacy X i Q raczej literki tej nie mają, czyli utrzymaliśmy to jedną literkę. Jak wskazuje europoseł, w polskiej pisowni i gramatyce jest aż 11 liter, które nie pojawiają się w alfabecie litewskim. To jest i O, i E, i L, i okreskowane, i Ż, i D, i G, i N, S, Z. Tak więc tych liter jest sporo. Po wejściu w życie ustawy, czyli w momencie, kiedy podpisze ją litewski prezydent, można będzie używać także dwuznaków. W dokumentach będzie więc pani Anna, a nie jak do tej pory Anna.